Spośród Polaków, którzy w ubiegłym roku osiągnęli wiek emerytalny, 60% podjęło decyzję o tym, by od razu przejść na emeryturę, mówi prezes ZUS-u Gertruda Uścińska. O propozycjach wsparcia seniorów informowała dziś minister rodziny Marlena Maląg. Pomimo COVID-u i w zasadzie tych oczekiwań takich społecznych, absolutnie się uprawnieni nie przechodzili natychmiast, czy też tak jak to było w latach 2015-2017, że 83% od razu po osiągnięciu wieku przechodziło na emeryturę. W ubiegłym roku 60% Polaków podjęło decyzję, że z chwilą osiągnięcia wieku przechodzi na emeryturę. Cały pakiet programów Emerytura Plus to około 36 miliardów złotych. W tym budżecie roku 2021 te środki zostały zabezpieczone. A więc i waloryzacja, gdzie emerytura najniższa to 1250 zł i 88 groszy. Sprawnie proces przeprowadzony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, za co pięknie jeszcze raz dziękuję. Wypłacana już 13. emerytura. Dodatkowe świadczenie, które zostało wypłacane w miesiącu kwietniu i dalej jest wypłacane, po to, abyśmy właśnie w ramach solidarności międzypokoleniowej wsparli emerytów. I to same nakłady na 13. emeryturę to ponad 12 miliardów złotych.